i czynili zło w oczach Pana. Takie złowrogi temat, ale pastor Tom już na ten temat wspomniał. Mówiłem zeszłym razem o zwyczajach, o dobrych zwyczajach. Kochani, mówiłem o błogosławieństwie Pana Jezusa, kiedy go rodzice Józef i Maria wnieśli do świątyni, o Symeonie i Annie, którzy wyszli na jego spotkanie. Ale to był czas, w którym w tej świątyni dobrze się działo. Jeszcze dobrze się działo. Kochani, podsumuję tylko troszkę ostatnie te kazanie. To były pytania, które zadałem do samego siebie. Czy mam zwyczaj przychodzić do zboru, bo tak trzeba? Czy przychodzę z natchnienia ducha i potrzeby serca, z radością pragnąc oddać Bogu chwałę, ofiarować Mu cześć i uwielbić Go? Czy oczekiwanie i nadzieja na powrót Jezusa pobudza mnie do takiego działania i postawy jak Józef i Maria, Symeon, Anna oraz Piotr i Jan? Kochani, Pan Jezus po chrzcie w duchu w Jordanie był ochrzczony Duchem Świętym i w postaci gołębicy, która na Niego stąpiła. Jezus mówił: uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie odpocznienie duszom waszym. Wystarczy, kiedy będziesz taki jak On, twój Pan. Nie musisz być pokorniejszy od Niego. Pan Jezus uczy nas cichości i pokory, ale żebyśmy umieli w miłości mówić prawdę jeden drugiemu. Kochani, ten tytuł zrodził się już wcześniej, zanim brat Boguś Raszka mówił o Bożych, o oczach, żebyśmy spojrzeli na nasz wzrok i na nasz wzrok duchowy. A ja teraz chcę wam opowiedzieć, co to jest zwyczaj. Zwyczaj to jest system norm, wartości lub forma zachowania powszechnie przyjęta w danej zbiorowości społecznej i poparta uznawaną w niej tradycją. O tym było wcześniej. A teraz, co to jest zły zwyczaj? Kochani, to też jest ciekawy temat, czego nie należy robić w Kościele, czego nie należy robić w świątyni Boga żywego. Zły zwyczaj to zachowanie, postawa budzący wstręt od razu, bardzo brzydki, ohydny. To jest ze słownika wyczytałem. Hebrajczyków 3:10. Dlatego miałem wstręt do tego pokolenia i powiedziałem: zawsze ich zwodzi serce. Nie poznali też oni moich dróg. Kochani, to jest Boże napomnienie, to jest informacja o ludzie izraelskim, którzy chodzili na pustyni i pomimo tych cudów, które widziały ich oczy, których doświadczali, nie uwierzyli Bożemu Słowu. Ale żeby to zobrazować, co to jest zło, jak to smakuje, opowiem wam w skrócie moją historię, którą przeżyłem na własnej skórze, będąc w trzeciej klasie podstawówki pod koniec roku. Kochani, był to okres już przygotowywania się do wakacji i dyrekcja szkoły zrobiła apel, zwołała wszystkie 8 klas na salę gimnastyczną i tam były przemowy i pewna pani, moja nauczycielka, też wstała i powiedziała, że każdego, kogo zobaczy jadącego na rowerze, bez karty rowerowej, zabierze rower, zamknie w piwnicy i odda po wakacjach. Kochani, jak ona to tak powiedziała, to ja sobie pomyślałem: ciekawe, jak to zrobisz. I tylko wróciłem do domu, zjadłem obiad, złapałem rower i prosto
pod jej dom mieszkała 30 metrów od ulicy. Akurat odpoczywała sobie na leżaczku. Przejechałem obok niej, zawróciłem, pojechałem do domu i już więcej nie trzeba było mi w tym dniu jeździć na rowerze. Kochani, taki byłem dumny, zadowolony z siebie. Na następny dzień przyszedłem do szkoły. Na lekcji pani kazała mi powstać i pyta się: Wrzecionko, czemu jechałeś na rowerze bez karty rowerowej? W tamtych czasach był zwyczaj stosowania kar cielesnych i chciała, żebym zdjął pasa, że mi trochę skórę złoi. Ale ja byłem zadumny. Powiedziałem, że nie. I ona zapytała się, czemu? A mówię, bo by mi spodnie spadły. Wtedy cała klasa zarechotała śmiechem. Było bardzo zabawnie. Ja byłem taki dumny, że dopiąłem swego. Byłem wyższy od mojej nauczycielki. Kochani, nauczycielka nie powiedziała już więcej słowa. A ja myślałem, że zwyciężyłem, że ją pokonałem, że postawiłem na swoim, kochani, ale pani zaczęła lekcję i więcej do tego tematu nie wróciła. Zadowolony z siebie, słysząc jeszcze śmiech na sali, myślałem, ale mam ubaw. Kochani, ale przyszedł dzień zakończenia roku, przyszedłem po świadectwo, wszyscy go dostali, tylko nie ja. Kochani, nie dostałem świadectwa. Dostałem poprawkę. I to było po moich wakacjach. Przyszedłem do domu, tato pyta się, pokaż świadectwo, a ja mówię, nie mam. I dostałem książkę. Książkę od tego przedmiotu. I strażnika, którym był mój ojciec, przez całe 2 miesiące. Przez całe 2 miesiące miałem tylko ten podręcznik pod ręką i stróża, który mnie pilnował, żebym się nie ruszył. Wystarczyło w tym momencie, kiedy pani powiedziała, daj pasek, po prostu ją przeprosić. Po prostu ją przeprosić. Przepraszam. Na pewno by nie żądała paska. Ale ja byłem dumny. Ja chciałem pokazać na swoim i zrobiłem zło w jej oczach, które mi się nie opłaciło. Ta historia, chcę wam przedstawić tą historię, w jaki sposób możemy zachowywać się wobec Bożego oblicza, wobec Bożej twarzy, że możemy robić zło w Jego oczach, będąc zadowolony z siebie. Rozumiecie mnie? Kochani, zło jest przeciwieństwem dobra. Zazwyczaj w świątyni skrzywiony obraz Boga i niewłaściwe podejście, zachowanie się wobec Słowa Bożego, co skutkuje złym zachowaniem się, postawą tych, którzy są odpowiedzialni za utrzymywanie świątyni Pana w czystości i posłuszeństwie Bogu. To znaczy ja i ty, droga siostro i bracie. Kiedy Józef i Maria poświęcili dziecię Jezus w świątyni, byli tam Symeon i Anna. Chodzili w Duchu Świętym, modlitwach i postach, dbając o czystość świątyni. Również Jezus, mając 12 lat, pozostał w świątyni i rozmawiał z kapłanami starszymi i nauczycielami prawa, którzy się zdumiewali nad Jego mądrością i odpowiedziami. To jest Ewangelia Łukasza 2:46-49. Na pytanie rodziców odpowiedział, że we wszystkim, co jest Ojca mego, ja być muszę. Nauczyciele, kapłani byli zdziwieni, zdumieni, ale to było zdumienie przemijające. W Biblii czytamy tylko o jednym zdumieniu przemieniającym, którego doświadczył Piotr, kiedy był na łodzi, a Pan był na brzegu. Przepasał się szatą i rzucił się w morze i przybiegł do niego
i powiedział: Panie, odejdź ode mnie, bo jestem człowiek grzeszny. To zdumienie, spotkanie się z Jezusem przemieniło jego serce. Ale tam kapłani byli zdziwieni, zdumieni, ale to im nie przyniosło żadnego rezultatu, pożytku. We wszystkim, co jest ojca mego, ja być muszę. Czy ja mam też takie pragnienie? A wy, kochani, moje siostry, moi bracie, macie takie pragnienie, że we wszystkim, co jest w ojca, ja być muszę. I teraz jest czas na wizytę Jezusa w świątyni. Ewangelia Jana, 2:13-18. Zbliżała się Pascha i Jezus udał się do Jerozolimy. Zastał w świątyni sprzedających bydło, owce i gołębie oraz przy swoich stanowiskach ludzi, którzy trudnili się wymianą pieniędzy. Wtedy ze sznurków skręcił bicz i wszystkich, w tym owce i bydło, wypędził ze świątyni. Wymieniającym pieniądze rozsypał monety i powywracał stoły, a sprzedawcom gołębi powiedział: zabierzcie to stąd, przestańcie robić targowiska z domu mego ojca. Jego uczniowie przypomnieli sobie wówczas słowa pisma: żarliwość o twój dom mnie pochłania. Wtedy Żydzi zwrócili się do niego: jakim znakiem uzasadniasz ten swój czyn? Kochani, Pan Jezus wszedł do świątyni i zobaczył zaistniejące tam targowisko. Kochani, to było ciekawe zjawisko. Świątynia poświęcona Bogu, kiedy Salomon zbudował świątynię, kiedy złożyli ofiary, modlili się, chwała Pańska wypełniła świątynię. Także kapłani nie mogli ustać. Ale z tą świątynią coś się stało, bo Pan Bóg posłał swoich ludzi, którzy tą świątynię zburzyli. Ze względu na to, że lud Boży, który miał dbać o świątynię, odwrócił się od Boga i szedł swoją drogą. Gwałtowna i ostra reakcja na stan rzeczy, które Jezus zastał w świątyni, świadczyły o głębokim sprzeciwie i jego niezadowoleniu z tego, co działo się w domu jego ojca. Było to zło w jego oczach. Kapłani uważali, że nasza świątynia i nasz naród. Po odejściu Symeona i Anny, gdy dziecię Jezus pozostało w Nazarecie, w świątyni pojawiły się woły i owce, handel gołębi i kantor wymiany walut. Nastąpiło religijne sprywatyzowanie świątyni. Odpowiedzialni za świątynię uznali ją za swoją własność, nasze miejsce. To jest Ewangelia Jana 1:48. Nasze miejsce, to znaczy świątynia i nasz naród. Nasze miejsce, nasza świątynia, możemy sobie robić, co chcemy. Wiemy, jak robić, znamy się na tym. Po prostu jest nam tak dobrze. Opór i sprzeciw kapłanów i całej rady starszych i zgorszenie ich tym, co Jezus uczynił, opierali na fakcie, że oni są w porządku, a Jezusa potraktowali jako mało znaczącego wieśniaka z Nazaretu, z którym nie muszą się liczyć. Taki był właśnie w tym czasie klimat, kiedy Pan Jezus chodził tu po ziemi. Tak go postrzegali. Nie brali jego słów poważnie do serca. On im mówił, on ich uczył, a oni po prostu, no, jakieś wieśniak z Nazaretu mówi coś nam i mówi: daj nam znak, pokaż nam znak. Jezus zarzucił im, że zamiast ludzi chodzących pod wyraźnym działaniem Ducha Świętego,
Świątynię wypełniał ryk wołów i owiec oraz smród i zanieczyszczenie. Gnój i gwar i targowanie się o grosz, targowisko. Pokaż nam znak na dowód i uzasadnienie swojego czynu, żądali wyjaśnienia od Jezusa. Na to pytanie Jezus odpowiedział, lecz oni tego nie zrozumieli. Czasami bywa też tak, że słuchamy Bożego Słowa, Boże Słowo mówi do naszych serc, a my tak jakbyśmy go nie rozumieli. Ja powiem wam, wiele razy słyszałem Boże Słowo, słyszałem, jak Duch Święty mówił do mojego serca, ale ja miałem swoją wersję. Ja wiem, ja rozumiem, ja już to umiem, bo ja tak jestem nauczony. I to ja zawsze było wyżej od Bożego Słowa i Duch Święty w tym momencie nie mógł się ze mną domówić. Nie mógł się domówić, bo ja było wyżej. Lecz oni tego nie zrozumieli. Czy my rozumiemy Boże Słowo, kiedy Pan Bóg do nas mówi? To nie znaczy, że jeżeli coś słyszymy z kazalnicy, a tego nie rozumiemy, że to nie jest prawda. Kiedy byłem w szkole biblijnej, wszyscy moi współtowarzysze byli po maturze, a ja byłem po zawodówce. I przyszedł jeden wykładowca, który mówił takim językiem, który ja pierwszy raz słyszałem. To nie znaczy, że on nic nie umiał, tylko ja go nie rozumiałem. I musiałem się nauczyć słuchać, żeby zrozumieć to, co on mówi. Kochani, to jest bardzo ważna lekcja, żeby nie gardzić tym, co się słyszy i mówić, bo ja już to wiem, ja już to znam. Znak Jezusa to jest Ewangelia Łukasza, 2 rozdział, 34 i 35. Zburzcie tę świątynię, a ja wzniosę ją w 3 dni. Jezus mówił im o swoim powołaniu, o dziele, który przyszedł dokonać, wskazywał na siebie jako Baranka Bożego, gdyż był to czas święta Paschy i o krzyżu, na którym to dzieło będzie dokonane. Tylko nie spotkał się z wiarą tych, którzy to słyszeli i sprzeciwili się Jemu. Krzyż Jezusa, zgorszenie i sprzeciw. To jest 1 Koryntian 1:18. Gdyż słowo o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną. Dla nas jednak, którzy dostępujemy zbawienia, jest mocą Bożą. Dwojakie zrozumienie krzyża, napomnienie i zachęta do prawidłowego zachowania się i postawy w oczach Bożych jako świątyni Ducha Świętego, członka ciała Chrystusa, którego głową jest sam Jezus. Kilka porad z Bożego Słowa, które informują nas jako Boże dzieci, w jaki sposób uniknąć czynienia zła w oczach Pana i co Jemu się nie podoba. Podczas gdy Żydzi domagają się znaków, a Grecy szukają mądrości, my głosimy Chrystusa ukrzyżowanego, dla Żydów wprawdzie skandal, a dla pogan głupstwo. Natomiast dla powołanych, tak Żydów jak i Greków, głosimy Chrystusa, który jest mocą Bożą i mądrością Bożą. Kochani, to słowo informuje nas, że krzyż Chrystusa, Jego dzieło na krzyżu zostało dokonane i w Nim mamy zbawienie. W Jezusie Chrystusie, w tym, co On uczynił na krzyżu Golgoty, czego On dokonał w nasze miejsce, że wziął mój, nasz grzech, przybił go tam do krzyża i z tego tytułu możemy być wolni. Kilka porad z Bożego Słowa, które informują nas jako Boże dzieci, w jaki sposób uniknąć czynienia zła w oczach Pana i co Jemu się nie podoba. Na przykład postawa Józefa w Egipcie. Bał się Pana i nie chciał czynić obrzydliwości i zgrzeszyć w oczach Bożych. Ta postawa to jest wzór. Józef, syn Jakuba, jest
symbolem Pana Jezusa w Starym Testamencie. I on, jego życiorys, jego biografia pokazuje nam, w jaki sposób chodzić, w jaki sposób się zachowywać, żyć, żeby utrzymać Bożą obecność w swoim sercu. O nim jest napisane, a Pan był z Józefem i błogosławił go we wszystkim, do czego dotknął się ręką. I o to się mi rozchodzi. Ja to kazanie mówię do siebie i mówię o swoich doświadczeniach. Chodzi mi o to, żeby tak żyć, żeby chodzić w Bożej obecności, żeby do czego się dotknę, czy powiem jakieś słowo, to ono przyniesie pożytek, ono przyniesie błogosławieństwo i żeby każdy, kto się ze mną spotka, mógł powiedzieć, mógł zobaczyć, że Pan jest z nim, że Pan jest ze mną. Przestroga, by nie przyjmować łaski Bożej nadaremno. To jest 2 Koryntian 6:1. Jako współpracownicy wzywamy też was, abyście łaski Bożej nie przyjmowali na próżno. Nikomu w niczym nie robimy przeszkód i nie chcemy, by ktoś podważał nasze posługiwanie. Natomiast jako przedstawiciele Boga stawiamy siebie za przykład w wielkiej cierpliwości, w uciskach, w potrzebach, w niewygodach. Kochani, to słowo informuje nas, że my jako Boże dzieci, jako ci, którzy legitymujemy się, że jesteśmy chrześcijanami, że należymy do Jezusa, to też jest naszą odpowiedzialnością, żeby nasze życie, moja postawa wobec zboru, wobec tego świata była taka sama. Taka sama. Nie może być różnicy. Nie może być różnicy. Właściwe zrozumienie Bożej łaski prowadzi do Bożej bojaźni i chodzenia w czystości. W czystości słowa, w czystości dzieła. Niezależnie czego się imamy, z kim mamy do czynienia, jakie interesy prowadzimy, tam w tym wszystkim musi być bojaźń Boża i czystość. Przed Bogiem i ludźmi postawa prawości, żeby nie dawać postawy do zgorszenia, bo w ten sposób służba Boża nie była zniesławiona. Na przykład podwójne życie. Zbór to zbór, a biznes to biznes. Myślę, że się rozumiemy, że nie muszę lepiej tego wyłożyć. Wzgardzenie słowem Pana przez Dawida, króla Izraela. To jest 2 Samuela 12, 7-9. Wtedy Natan powiedział do Dawida, ty jesteś tym człowiekiem. Dałem ci dom twojego pana i żony twojego pana na łono. Dałem ci dom Izraela i Judy, a jeśli tego byłoby za mało, dodałbym ci więcej. Dlaczego wzgardziłeś słowem Pana, popełniając zło w moich oczach? Kochani, król Dawid, tak bogobojny, chodzący w bojaźni Bożej, chodzący z Bogiem, a jednak mu się to przytrafiło. Popatrzmy, jak to się stało. Zadowolenie Dawida z bliskiej społeczności z Bogiem oraz jego przychylności i obietnic, które otrzymał, osłabiły jego czujność. Dawid osiągnął status społeczny i militarny w wieku 50 lat. Postanowił sobie odpocząć od walki, a prowadzenie wojen oddał swoim sługom, Joabowi. A jako król miał taki obowiązek być na czele, gdyż jest zwyczajem, że król dowodzi w walce. Kochani, on sobie chciał odpocząć.
zdobył już prawie wszystko to, co było do zdobycia, osiągnął to, co było do osiągnięcia, a że zwyczajem było na wiosnę wyruszać na wojnę, tak to mieli wtedy zwyczaj, postanowił sobie odpocząć, zrelaksować się, bo dość się już nawalczył, dość się natrudził, niech teraz to robią inni i tak będzie dobrze. Kochani, ale to była pułapka. To była pułapka, która Dawidowi nie przyniosła pożytku. To była taka sama sytuacja, jaką opowiedziałem wam o historii z mojej szkoły. Zadowolenie, pycha i niezależność. Gdyby była, już raz powiedziałem, gdyby była chociaż troszkę pokory w moim sercu, to moje wakacje byłyby uratowane. Gdyby Dawid właśnie gdyby. Chodzi o to, żeby w naszym życiu nie było gdyby. Chodzi o to, żeby chodzić w bojaźni Bożej przez cały czas, od poranku do wieczora. Chodzić w bojaźni Bożej i patrzeć się w twarz Jezusa, żeby się nie potknąć. Bo kiedy odwracamy wzrok od Jezusa, spoglądamy w inną stronę, to już niebezpieczeństwo jest w tle. Ono na nas czyha i trzeba nam chodzić w Bożej bojaźni. Brak czujności i bojaźni przyczynił się do upadku i grzechu, za co został zganiony przez Natana proroka. Dlaczego wzgardziłeś słowem Pana, popełniając zło w moich oczach? Zgorszenie lub gorszenie innych jest jasno napiętnowane przez Boga jako zło w jego oczach. Ewangelia Mateusza, 13 rozdział, 41-42. Syn człowieczy pośle swoich aniołów, a ci zbiorą z jego królestwa wszystkich, którzy wywoływali skandale i dopuszczali się bezprawia. Potem wrzucą ich do ognistego pieca, tam będzie płacz i zgrzytanie zębami. Kochani, to też jest informacja, to nie jest obietnica. To jest informacja, żebyśmy nie czynili zła w Bożych oczach, bo efektem tego właśnie jest to, co przed chwilą przeczytałem. I to się tyczy każdego, kto czyta to słowo. Tak samo mnie. Przeciwne mówienie lub sprzeciw wobec Słowa Bożego i Jego sług. To jest przypowieść Salomona 13:1-3. Mądry syn trwa przy pouczeniu ojca. Szyderca jest nieposłuszny mimo upomnień. I 14. Kto strzeże swoich ust, chroni swoje życie. Kto jest gadatliwy, temu biada. Kto gardzi słowem, od tego żądaj poręki. Kto szanuje przykazania, temu będzie to wynagrodzone. Kochani, to są nauka mędrca jest źródłem życia, pozwala uniknąć sideł śmierci. To są informacje z Bożego Słowa, w jaki sposób mamy podchodzić do Bożego Słowa, w jaki sposób mamy zachowywać się w domu Bożym, w jaki sposób mamy patrzeć się do Bożego Słowa, żeby nie tylko wiedzieć, co tam jest napisane, ale tym żyć, żeby to moje, nasze życie, nasze zachowanie było właściwe przed Bożym obliczem. Kto gardzi słowem, ten ginie. Psalm 50, 19-20. Twoje usta służyły złej sprawie i twój język przyczyniał się do zdrady. Nie ustajesz w intrygach przeciw bratu i znieważasz syna swojej matki. Kochani, to są słowa, o którym wam mówię, które przeżyłem na własnej skórze, przeżyłem na sobie i
Doświadczyłem tego, że Pan Bóg w tamtych czasach, kiedy to się działo w moim życiu, przyszedł z korektą, z napomnieniem do mojego życia, że to jest niewłaściwe, że tak się nie robi, tak się nie postępuje i wyciągłem z tego naukę i dzisiaj stojąc przed wami mówię o tym, co przeżyłem w swoim życiu. Nie tak, że na potrzeby kazania, żeby coś tu przed wami powiedzieć, ale doświadczyłem nieraz boleśnie w swoim sercu, w swoim życiu korekty Ducha Świętego, kiedy przyszedł i mnie skorygował, także nie było to łatwe. Moje doświadczenie z plotką, obmową i reakcja negatywna, jak zostałem skorygowany przez osobiste napomnienie przez Ducha Świętego. Kochani, wydarzyło się to w pewnym okresie mojego życia. Pewien brat przyszedł do mnie i zaczął mówić na innego brata. No ja mam taki trudny, twardy charakter, ten stary, adamowy. I właśnie w tym momencie ujawnił się, że kiedy on mi mówił informacje, które powinien przekazać osobiście temu bratu, a nie mnie, w moim sercu rozpętała się wojna. Jadąc do domu z nabożeństwa, pomyślałem sobie, w jaki sposób ja sprowadzę tego mojego brata do parteru, jak się to mówi. I leżąc sobie już na tapczanie, wieczorem obmyślam strategię, kochani. I w tym momencie przyszedł Duch Święty i mówi, to nie on ma problem, ale ty. To jest twój problem. Twoja reakcja na to, co się wydarzyło, jest w twoim sercu. To ty musisz się upamiętać. Twoja reakcja jest zła, twoja reakcja jest krzywa i to ty jesteś winien, nie on. Pan Bóg mnie użył, Pan Bóg użył tego człowieka, żeby mnie skonfrontować właśnie, żeby mi pokazać na moje serce, kochani, a to była lekcja, to była lekcja. Musiałem się modlić, musiałem prosić Boga o pomoc, żeby się z tym zgodzić, żeby zgodzić się z Bożą korektą, że to nie on, a ja jestem winien. I to było ćwiczenie. Ale mówię wam z doświadczenia i powiem wam, że zacząłem tego brata błogosławić, zacząłem o tego brata się modlić, zacząłem tego brata kochać i więcej to się nie powtórzyło. Więcej to się nie powtórzyło, a moje nastawienie do niego całkowicie się zmieniło, bo problem został usunięty z mojego serca. Psalm 139, 23-24. Badaj mnie, Boże, i poznaj serce moje, i wypróbuj mnie, i poznaj myśli moje, i zobacz, czy nie idę drogą zagłady, a prowadź drogą odwieczną. Kochani, zbliżam się szybko już do końca. Narzekanie, szemranie i sprzeciw na Boże sługi złem w oczach Bożych. Bunt i wystąpienie Miriam i Arona przeciw Mojżeszowi. To jest czwarta księga Mojżeszowa, 12 rozdział, 1 i 2 wiersz. Ucho Pana jest wrażliwe na brak bojaźni, sprzeciw i bunt wobec Jego sług. Pan zareagował gniewem i odszedł. Rezultatem Bożego gniewu był trąd. Miriam stała się nieczysta. W ten sposób zachowując się, można ściągnąć na siebie winę i stać się nieczystym. Jaka postawa Bożego dziecka jest złą w oczach Pana? Jakub, pierwszy rozdział 19-20. Wiedzcie, moi kochani bracia, że każdy człowiek powinien być skory do słuchania, nieskory do mówienia i nieskory do gniewu, bo gniew człowieka nie daje miejsca sprawiedliwości Bożej. Jeśli ktoś sądzi, że jest bogobojny, lecz jego nie powściąga swego języka, to oszukuje swoje serce i jego bogobojność pozbawiona jest treści. Oraz 4, 11, 12.
Nie obmawiajcie jedni drugich, bracia. Kto obmawia lub osądza swego brata, obmawia, osądza prawo. Jeśli zaś sądzisz prawo, nie jesteś jego wykonawcą, lecz sędzią. Jest tylko jeden prawodawca i sędzia, ten, który może zbawić lub potępić. Ty natomiast kim jesteś, że osądzasz bliźniego? Już właśnie przed chwilą mówiłem na ten temat, o tym moim doświadczeniu, także to słowo konfrontuje mnie i koryguje na dalsze czasy, żeby nie iść w tą stronę. Obmowa i osąd to zły zwyczaj w oczach Pana. Boża korekta złej postawy serca, myślenia oraz działania. Boże wezwanie do posłuszeństwa słowu i do jedności w zborze. Efezjan 4:1-4. Zachęcam was zatem ja, więzień w Panu, abyście żyli w sposób godny powołania, którego staliście się uczestnikami. Postępujcie z wszelką pokorą i łagodnością, cierpliwie znoście jedni drugich w miłości. Dokładajcie starań, by zachować jedność ducha w spójni pokoju. Jedno ciało i jeden duch, jak też zostaliście wezwani do jednej nadziei związanej z waszym powołaniem. Kochani, to jest zachęta. To jest Boża zachęta, to jest Boża informacja do tego, w jaki sposób zachowywać się, być posłuszny słowu w jedności w zborze. Przestroga przed zasmucaniem Ducha Świętego. Rozwój Kościoła jest możliwy wtedy, gdy jest świadomy, że skoro dwie świątynie w Jerozolimie zostały zburzone ze względu na to, że lud Boży odwrócił się tyłem i czynił to, co złe w oczach Bożych, więc Pan Jezus nas poucza i zadaje pytanie, czy nie wiecie, że 1 Koryntian 3:16-17. Czy nie wiecie, że jesteście przybytkiem Boga i że Duch Boży mieszka w was? Jeśli ktoś niszczy przybytek Boga, to zniszczy Bóg, tego zniszczy Bóg, gdyż przybytek Boga jest święty, a wy właśnie nim jesteście. Kochani, Słowo Boże, które czytam w ostatnich czasach, wzywa mnie do chodzenia w bojaźni Bożej. Wzywa mnie do chodzenia w ostrożności, w bojaźni, ze drżeniem sprawować swoje zbawienie. Ja przeżywam to słowo, co czytam. Ja przeżywam to słowo, co głoszę. To słowo, które dzisiaj głoszę, głosiłem już cały miesiąc do swojego serca. Także to jest już jakby powtórka. Kochani, zachęta na zakończenie. Wezwanie do czystości życia, Psalm 139:1-4. Dla prowadzącego chór Dawidowy psalm. Panie, zbadałeś mnie i znasz. Sam wiesz, kiedy siedzę i kiedy wstaję. Rozumiesz moją myśl z daleka. Wyznaczasz mi marszrutę i spoczynek. Jesteś świadom wszystkich moich dróg. Tak, choć jeszcze nie ma słowa na języku, Ty już je znasz, Panie, całe. Nie da się ukryć nic przed Bogiem. Pan Bóg patrzy na moje serce, patrzy na nasze serca i On nas dokładnie zna. On nas widzi dokładnie, kim jesteśmy, co mówimy, jak czynimy. Zachwyt nad dobrocią Pana. To jest 2 Koryntian 7:1. Mając zatem takie obietnice, ukochani, usuńmy każdą plamę ciała oraz ducha i pełni szacunku dla Boga, doskonalmy się w poświęceniu. Boża rada i sposób na doskonalenie się w poświęceniu Pana. To jest 1 Piotra 3:18-12. To już jest ostatnie słowo, które będę czytał. W końcu, bracia, wszyscy jednomyślnie, pełni współczucia, braterstwa, litości i pokory. Nie oddajcie złem za zło,
ani obelgą za obelgę. Przeciwnie, każdemu życzcie dobrze, gdyż zostaliście powołani, aby odziedziczyć to, co najlepsze. Bo kto kocha życie i chce oglądać dobre dni, niech powstrzyma swój język od zła, a swoje wargi od zdrady. Niech odstąpi od zła i podstępuje dobrze, niech szuka pokoju i do niego dąży. Gdyż oczy Pana patrzą na sprawiedliwych, jego uszy słuchają ich próśb, ale oblicze Pana zwraca się przeciwko ludziom popełniającym zło. Kochani, tym słowem chciałem zakończyć dzisiejsze zwiastowanie. Właśnie myślę, że pokrótce udało mi się przedstawić, co to jest czynienie zła w oczach Pana. I tu ten ostatni werset, że oblicze Pana zwraca się przeciw ludziom popełniającym zło. Kochani, to jest słowo, które jest zachętą, które jest informacją, że mamy szukać pokoju i do niego dążyć. A jeśli tego nie robimy, to wykraczamy poza teren bezpieczny, zakres Bożej łaski. Także moją prośbą i zachętą jest, żebyśmy chodzili w bojaźni Bożej, żebyśmy Boże Słowo traktowali poważnie, na serio, żebyśmy wierzyli temu, co ono mówi, że Pan Bóg mówi to, co myśli i myśli to, co mówi.